Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Już po raz drugi odbył się protest rolników, który miał miejsce po pierwszym zorganizowanym pod koniec stycznia. Na początku lutego rolnicy ponownie postanowili wyjechać na ulicę, włączając się w ogólnopolski strajk polskich rolników. Do protestu dołączyli także rolnicy z Gorzowa i okolic, aktywnie uczestnicząc w ogólnokrajowym wydarzeniu. Kilkadziesiąt ciągników rolniczych pojawiło się na zbiórce na stacji benzynowej przy ulicy Kasprzaka. Ogłosi swój sprzeciw wobec polityki unijnej, wobec tego, co nam szykują, co się będzie działo w przyszłości. No, my też chcemy żyć. Co oni szykują? Wszelakie ustawy wprowadzane są nie do przyjęcia przez nas, obarczają nas takimi kosztami. Nie mamy racji bytu przy tym, co nakłada Unia na nas. Nie? Mamy w tej chwili wprowadzone dużo restrykcji takich typowo związanych z obecnością naszą w Unii Europejskiej. A do Polski i do krajów unijnych są wpuszczane towary, które nie spełniają tych norm. No nie jesteśmy w stanie po prostu w ten sposób konkurować. To jest jedna rzecz, przeciwko której, taka główna rzecz, przeciwko której protestujemy. Druga rzecz to jest po prostu cała polityka związana z ekologią. Według mnie z pseudoekologią w Unii Europejskiej, dlatego że po prostu to są trochę takie mylne, no w zły sposób jest to wprowadzane. Jest dużo, że tak powiem, na nas narzucane jakichś obowiązków, które w mojej ocenie nie będą miały żadnego pozytywnego wpływu na zmiany klimatu, nie wpłyną w żaden sposób. Obciąża się nas i obwinia o to, że my w dużym stopniu zanieczyszczamy środowisko, co jest nieprawdą. I ograniczając najzdrowsze i tak na świecie rolnictwo, które jest w Unii Europejskiej, doprowadza się do tego, że będzie sprowadzana żywność z krajów Ameryki Południowej, z Ukrainy, z Australii, z Nowej Zelandii, praktycznie z całego świata. O tym nikt nie mówi, a tak jest, no i to jest po prostu nieuczciwe. Nie może być tak, jak mówi pan komisarz Wojciechowski, że są różne grupy interesów w Unii Europejskiej, że producenci słodyczy czy czekolady chcą mieć tani cukier i dla w ich interesie jest to, żeby po prostu ten tani cukier skądś napływał, no bo albo jesteśmy w jednej Unii Europejskiej, albo jesteśmy wszyscy objęci jakimiś regulacjami, albo po prostu nikt. Dlatego ja się nie boję konkurencji z Ukrainą, ale jeżeli to będzie w ten sposób, że będę mógł stosować te same środki ochrony roślin, nie będę musiał spełniać wymysłów jakichś po prostu biurokratycznych, nie będę musiał spędzać czasu nad dokumentami, tylko będę mógł sobie spokojnie pracować w polu, wtedy okej. Uczniowie zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących w Gorzowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach z bezpiecznej jazdy organizowanych w ramach projektu Kurs jazdy na autostradzie. W przedsięwzięcie zaangażowała się Autostrada Wielkopolska, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie oraz jedna z lokalnych szkół jazdy. Inicjatywa Kurs jazdy na autostradzie to program zainicjowany przez Autostradę Wielkopolską. Od 2021 roku zarówno kursanci, jak i doświadczeni kierowcy pragnący doskonalić swoje umiejętności w jeździe po autostradzie mogą uczestniczyć w specjalnych szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. To doskonała szansa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz rozwój umiejętności każdego kierowcy. Organizujemy już cyklicznie fajny projekt pod tytułem Kurs jazdy na autostradzie. Organizatorem jest Autostrada Wielkopolska SA w Poznaniu, a ja jako skromna osoba jestem partnerem tej akcji, czyli szkołą jazdy, która obsługuje ten projekt. W projekcie mogą brać udział tak naprawdę wszyscy, zarówno kursanci szkół jazdy, ale również kierowcy, którzy już prawo jazdy mają. Jedziemy na Autostradę Wielkopolską i tam uczymy się różnych manewrów, takich jak wyprzedzanie, omijanie, przejazd przez bramki, włączanie się do ruchu, korzystanie z infrastruktury typu na przykład MOP. Wracając z tej autostrady i rozmawiając z kursantami, dostajemy informację zwrotną, że ci kierowcy dużo lepiej i pewniej czują się w mieście. Mają mniejszy problem z wyczuwaniem odległości prędkości innych samochodów. A więc uważamy, że
im więcej tych kursantów przeszkoli się na autostradzie, tym no, mamy nadzieję, że będzie bezpieczniej na naszych polskich drogach. Dlaczego ważne? Bo tu chodzi przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, tak? Czy to będą osoby starsze, czy to będą osoby młodsze, tak jak tutaj dzisiaj docieramy do tych najmłodszych, którzy dopiero tak naprawdę uzyskają swoje pierwsze uprawnienia, bądź mają dopiero co te uprawnienia, po to, żeby mówić, powtarzać i jeszcze raz powtarzać o bezpieczeństwie. Na drogach gminnych możemy poruszać się, czy ogólnie publicznych, ale nie autostrada, poruszać się z prędkością 90 km na godzinę, w miejscowościach 50 km na godzinę. Te prędkości są niewielkie, co nie zmienia faktu, że musimy zachować szczególną ostrożność, ale na autostradzie prędkość 140 km na godzinę to już jest duża prędkość i musimy wiedzieć, jak się zachować, jak reagować na samochody, które przed nami jadą i jak my musimy się zachować. Czyli jak prawidłowo wyprzedzić, jak prawidłowo ominąć ten pojazd, tak? Żeby nie cofać i inne reguły, które no mimo wszystko narzuca nam autostrada i według których postępujemy reguł na autostradzie, tak? A przede wszystkim prędkość. Prędkość i trzeba szybko też myśleć, co robić na tej drodze, poruszając się z taką prędkością. Mamy młodzież, która ukończyła 18 lat, zatem zdobywają prawo jazdy i uważam, że nigdy edukacji nie jest za mało. Mimo tego, że oczywiście zdobywają wiedzę podczas kursu i egzamin na prawo jazdy jest potwierdzeniem tego, że posiadają umiejętności, to myślę, że każdy z nas, kto jest kierowcą, wie, że trzeba uczyć się i doskonalić swoje nawyki przez całe życie. Posiadam prawo jazdy i uważam, że takie zajęcia są bardzo przydatne, ponieważ definitywnie potrafią uświadomić młodym kierowcom, jak poprawnie funkcjonować na drogach. Stowarzyszenie Elektryków Polskich nie tylko świętowało nadejście nowego roku, lecz także celebrowało wyjątkowe wyróżnienia przyznawane członkom stowarzyszenia i jego przyjaciołom. Podczas uroczystego spotkania noworocznego Radosław Wróblewski, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie tylko przekazał serdeczne życzenia noworoczne od Marka Cybuli, wojewody lubuskiego, lecz także osobiście wręczył Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie noworoczne, chciałem powiedzieć tradycyjne, ale spotykamy się po 3 latach od ostatniego spotkania ze względów pandemicznych niestety nie było. Stowarzyszenie Elektryków Polskich generalnie jest stowarzyszeniem, które już ma ponad 100 lat. Było założone w 1919 roku i struktura stowarzyszenia to jest taka, że mamy zarząd główny i oddziały. My zajmujemy się szeroką pojętą taką, takimi szkoleniami w zakresie instalacji sieci i użytkowania energii elektrycznej. W każdym kole mamy specjalistów właśnie z zakresu instalacji energetyki. Prowadzimy szeroko pojętą działalność szkoleniową, ale również nasi specjaliści często bywają w przedszkolach i tam uczą malutkie dzieci, w jaki sposób bezpiecznie obsługiwać się urządzeniami i w ogóle instalacją, i w ogóle energią elektryczną, jak ją oszczędzać. Czasami po tych naszych szkoleniach rodzicom podpowiadają, w jaki sposób naszą energię elektryczną oszczędzać. Także my taką działalność szkoleniową szeroką prowadzimy. Nasz wydział od lat współpracuje nie tylko ze szczecińskim oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ale także szczególnie bliski jest nam oddział gorzowski, chociażby z tego powodu, że bardzo dobrze się znamy, mamy do siebie bardzo blisko, mamy wielu studentów z Gorzowa, ale jest jedno takie wydarzenie, które spowodowało już kilka, a nawet kilkanaście lat temu, że właśnie oddział gorzowski jest nam szczególnie bliski. Tym wydarzeniem jest organizowana co 2 lata średnio, no pandemia troszeczkę nam tutaj szyki pomieszała, ale organizowana średnio co 2 lata taka konferencja IMITEL. Konferencja organizowana głównie przez oddział gorzowski SEP-u, ale we współpracy z naszym wydziałem i kilkoma innymi uczelniami, ale ta współpraca jest na tyle ścisła, że no nie może
można się nie odwiedzić i nie złożyć sobie życzeń na nowy, oby coraz lepszy każdy kolejny rok. W Gorzowie mam wielu kolegów i niemało przyjaciół. Nie tylko Stowarzyszenie Elektryków Polskich, ponieważ tu bywam również i z inżynierów budownictwa, czasami obowiązki zawodowe, ale koleżeńskie głównie tutaj mnie ciągną zawsze. No i nie może nas obraknąć naszej reprezentacji w Gorzowie na takiej uroczystości. Ja prowadzę działalność gospodarczą w zakresie projektowania sieci elektroenergetycznych. Oddział Enei w Gorzowie też jest. Na terenie tutaj województwa, dawnego województwa gorzowskiego też sporadycznie, ale miewam zadania zawodowe swoje. Także jestem w branży cały czas aktywny i to jest jeden profil mojej działalności, drugi to są szkolenia i kursy dokształcające dla elektryków. Dzisiaj oprócz spotkania naszych członków i gości mamy również uroczystość rozdania wyróżnień i odznaczeń Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Trzy powody są ważne. Po pierwsze, reprezentuję dzisiaj prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich, profesora Sławomira Cieślika. Po drugie, jestem opiekunem tego oddziału z ramienia zarządu głównego. Po trzecie, mamy od wielu, wielu lat koleżeńskie, przyjacielskie kontakty z tym oddziałem, ponieważ organizujemy wiele przedsięwzięć wspólnych. Na przykład tu jest organizowana międzynarodowa konferencja EMITEL, która gromadzi grono ludzi z różnych uczelni wyższych, także z różnych firm przemysłowych, z zagranicy przyjeżdżają, także takiemu średniemu oddziałowi gratuluję serdecznie takich osiągnięć i sukcesów. Szefowie lubuskich służb mundurowych oficjalnie poinformowali wojewodę lubuskiego Marka Cebulę o gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie zbliżających się ferii zimowych. W spotkaniu z mediami uczestniczył również pełniący obowiązki komendanta wojewódzkiego policji inspektor Szymon Sędzik, który zapewnił, że policjanci podejmą wszelkie działania, aby najmłodsi Lubuszanie mogli spokojnie korzystać z czasu wolnego od szkoły. Służby mundurowe nie zapominają o swoich obowiązkach. Będą kontrolować autokary przewożące dzieci na zimowy wypoczynek, czuwać nad bezpieczeństwem na drogach oraz monitorować warunki pobytu uczniów na półkoloniach. Rozpoczynające się ferie zimowe to dla uczniów czas odpoczynku i relaksu, ale dla policji i innych służb mundurowych oznaczają intensywne działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym. I to wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam w poniedziałek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.